Witajcie serdecznie po raz kolejny z portu w Ścinawie. Blues nad Odrą staje się faktem. Ścinawski blues nad Odrą. To jest to, na co wielu czekało i to długo, bo 2 lata ze mną gość specjalny, gospodarz tego miejsca, Krystian Kosztyła, burmistrz Ścinawy. Dzień dobry. Dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy, witam wszystkich miłośników bluesa. No właśnie, na to chyba wszyscy czekali. Tak, no przerwa związana z pandemią oczywiście spowodowała, że podczas minionego i wcześniejszego roku nie mogliśmy prowadzić imprezy. Impreza Blues nad Odrą jest imprezą masową, więc zawsze dużo ludzi, dużo tych, którzy lubią brzmienie bluesowe, ale także motocyklistów i wszystkich tych, którzy po prostu lubią przebić do Ścinawy, nad Odrę, gdzie dzieje się ta impreza. Dziś już amatorskie zespoły właśnie są przesłuchiwane przez jury. Trochę stresu oczywiście jest, no ale o to chodzi, żeby wyłonić tych najlepszych. Ale już dziś też dobra zabawa bez stresu. Tak, rozpoczynamy jak zwykle w piątek. Przegląd amatorskich zespołów bluesowych już się dzieje. Mieliśmy przyjemność razem z dyrektorem artystycznym i z pomysłodawcą, z inicjatorem tego przedsięwzięcia, wydarzenia, którym jest Ścinawski Blues nad Odrą, czyli Darkiem Darołachem, otworzyć tegoroczną edycję. Było to chwilę po 16:00. Teraz już na scenie oceniani są ci, którzy występują. Będą mieli okazję w przyszłym roku wystąpić zwycięzcy tego przeglądu. Kończymy 2 koncertami. Ostatni zaczyna się o 22:00. Potrwa zapewne z 1,5 godziny do północy. Będziemy tutaj zabawiać wszystkich przed sceną świetnymi brzmieniami bluesowymi. Tym ostatnim zespołem jest Gedia Blues Band. Zapraszamy wszystkich do Ścinawskiego Portu. Jutro także bardzo dużo się dzieje. Początek o 13:00. Usłyszymy nie tylko muzykę, bo ta później popłynie ze sceny, ale najpierw ryk silnika. Tak, tradycyjnie już, bo po raz 9 bluesowi w porcie Ścinawa towarzyszy zlot motocyklowy organizowany przez Moto Silesia. O godzinie 13:00 parada motocykli w Ścinawie, ale jednocześnie na ogonie tej parady będzie także przejazd amerykańskich samochodów. W tym roku po raz pierwszy zlot tych samochodów. Te samochody będzie można podziwiać jutro na parkingu statku. Jest ich około 50 zapisanych, wiem od organizatorów, więc i motocykle, i amkarowe samochody przejadą przez centrum naszego miasta, zrewitalizowany rynek, ale także tutaj w pobliżu przez właśnie wyremontowany most na Odrze, który kilka razy już był symbolem naszego bluesa i też na koszulkach zlotowych. Mamy dla Państwa właśnie takie gadżety i z tej edycji bluesa nad Odrą, i z poprzedniej edycji. W tym roku na koszulce bluesowej mamy gitarę. Zachęcam wszystkich do tego, żeby pojawić się tutaj w porcie. Bardzo dużo będzie się działo. Jutro oczywiście, tak jak dzisiaj, zaczynamy granie na scenie po godzinie 16:00. Kogo usłyszymy? Tak, usłyszymy jutro takie zespoły jak Zdzielni Chłopcy, później wystąpi VW Projekt, oczywiście Daro Blues Band, to tuż przed godziną 20:00. Zachęcamy wszystkich przy okazji do tego, żeby wesprzeć Darka, ponieważ podczas całego wydarzenia zbieramy także na takie urządzenie, taki dźwig, który pomoże mu z salonu przedostać się do na przykład łazienki. To kilkadziesiąt tysięcy złotych i zaprosiliśmy wszystkich tutaj, żeby wesprzeć tą zbiórkę. Zbiórka organizowana jest formalnie przez Fundację Przystań w Ścinawie. Zachęcamy do tego, żeby wrzucić parę złotych do puszki dla tych, którzy będą zbierać. Wspieramy Darka. Dzięki niemu to wydarzenie w naszym mieście się dzieje. Więc Darek o godzinie przed 20:00. Później mamy Amerykankę, która mieszka na stałe w Pradze, czyli w stolicy Czech. Juwana Jenkins i o godzinie 22:00 ostatni koncert JJ Band i goście JJ Band, Jacek Jaguś, lider tego zespołu, charyzmatyczny tutaj gitarzysta bluesowy, ale także autor tekstów. Zapraszamy wszystkich, którzy lubią takie brzmienia, do portu w Ścinawie. Będzie naprawdę dużo się działo.
No i panie burmistrzu, ja pana przyłapałam, pan takie bluesowe rytmy lubi, bo kiedy tutaj na scenie siedziało, to nóżka stale chodziła. Tak, bardzo lubię bluesa, lubię muzykę bluesową, jest to muzyka przyjemna dla uszu. Myślę, że nie tylko ja, bo widzimy, że wiele osób już tutaj dociera do nas w tej chwili, są po pracy, przychodzą, to także dla nich pewnie ciekawe i interesujący czas, który mogą spędzić w weekend. Zapraszamy do Ścinawskiego Portu. Jeszcze raz, 13. Festiwal Blues nad Odrą staje się faktem. Zapraszamy wszystkich tych, którzy chcą mile spędzić weekend. Tak na koniec już zupełnie, aby nie przedłużać, ale moje czujne ucho wychwyciło zrewitalizowany rynek. Ścinawa ma się czym pochwalić. Tak, tak. Oprócz tego tutaj w porcie właśnie, to jest ostatnia impreza przed takim dużą przebudową Ścinawskiego Portu. Prace już za chwilę się rozpoczną, organizowane jest już biuro budowy. Widać tutaj w niektórych miejscach hałdy ziemi. Pierwsza koparka, tak, tak. I tutaj liczymy na to, że no, firma ma 12 miesięcy od podpisania umowy. Umowę podpisywaliśmy około miesiąca czasu temu. Organizują sobie teraz wszystkie te działania inwestycyjne, że za rok już będziemy mogli w zrewitalizowanym porcie przy Nowym Nabrzeżu. Tutaj chcę zaznaczyć, że w ramach całej promenady nad Odrą będzie taki ciekawy element związany również z bluesem, czyli taka duża gitarowa ławka, właśnie ławka w kształcie gitary. To też jakby w związku z tym, że u nas w porcie od wielu lat dzieje się ta impreza bluesowa. No i ten rynek? Tak, rynek to też miejsce, które udało nam się ostatnio oddać, zrewitalizować. Od kilku dni uruchomiliśmy fontannę, przyciąga ona sporo mieszkańców, można sobie posiedzieć przy bryzie tej fontanny w ciepłych dniach, odpocząć. Także mamy ciekawe takie tablice informujące o atrakcjach naszego regionu, to też w ramach elementu rewitalizacji zostało wykonane. Pokazujemy tutaj na przykład bunkry nad Odrą, to taki element militarny z czasów II wojny światowej. Mamy stowarzyszenie, które jakby zajmuje się tymi obiektami i promuje je, odnowiony most drogowy, zabytki sakralne w naszej gminie, bardzo ciekawe, ale też jakby oferta kulturalna, oferta związana z noclegami, inne ciekawe miejsca. Pokazujemy także, jak wyglądał kiedyś przed laty ścinawski rynek na jednej planszy, gdzie mamy taki przegląd tego, jak on się zmieniał. Więc zachęcam także do tego, żeby pojawić się w centrum naszego miasta, jeżeli już odwiedzicie Ścinawę, jakby skorzystać czy z restauracji, czy z innych atrakcji, które tam są zlokalizowane. Ścinawa otworem stoi, Ścinawa bluesem stoi, Ścinawa jest już gotowa na przyjęcie Was wszystkich. Przybywajcie, nie może Was tu zabraknąć. Na tę imprezę trzeba było czekać 2 lata. Ścinawski blues nad Odrą, to właśnie się dzieje. Tak, zapraszamy bardzo serdecznie wszystkich do Ścinawskiego Portu dzisiaj i jutro, czyli piątek i sobota, 15-16 lipca. Zapraszał Krystian Kosztyła, burmistrz Ścinawy. Przybywajcie zatem.